zabieramy Państwa w podróż po mieście, które zachwyca. Bydgoszcz ma wielu wielbicieli i jeszcze więcej ambasadorów, dla których miasto stało się prawdziwą trampoliną do sukcesu. Lekkoatleci Marika Popowicz i Sebastian Chmara opowiedzą, jak ich sportowa historia nierozerwalnie łączy się z Bydgoszczą. Zapraszamy na jedyny taki w Polsce – stadion imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Miejsce wyjątkowe. Ja właściwie mam wrażenie, jakbym się tutaj urodził, natomiast ty w Bydgoszczy się nie urodziłaś. I nie wiem, czy pamiętasz, jak ten stadion jeszcze był czerwony, jak tam z tyłu był amfiteatr. I mi się wydawał on zdecydowanie większy niż jest teraz, choć w rzeczywistości był mniejszy. Ja pochodzę z małej wsi w województwie wielkopolskim. Jestem produktem nabywczym Bydgoszczy. I pierwszy raz byłam tutaj w 1999 roku, jak odbywały się Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce. I zaprowadził mnie tutaj mój wujek na stadion, żebym mogła podpatrzeć lekkoatletów i nigdy wtedy bym nie przypuszczała, że Ale jeszcze wtedy obiekt był czerwony. Jeszcze był obiekt czerwony, także siedziałam na tych starych trybunach. Ale wtedy co, już marzyłaś o tym, że za chwilę ty staniesz, że ty będziesz jedną z najlepszych sprinterek w Polsce, a potem w Europie? Czy to był już ten czas, że sobie to wszystko zaplanowałaś, ułożyłaś? W żadnym wypadku. Ja wtedy po prostu przyszłam tutaj z czystej ciekawości. Impreza była rozreklamowana. A jakby sportowcy, którzy brali tutaj udział, mieszkali w internacie na Babiej Wsi, w którym również ja wtedy mieszkałam na wakacjach w Bydgoszczy. I po prostu z czystej ciekawości. Jak to ciekawie brzmi, wakacje w Bydgoszczy. Ja myślę, że warto to hasło sobie zapisać, bo do Bydgoszczy naprawdę warto na wakacje przyjechać. Ja powiem ci, że ja ten obiekt pamiętam, jak jeszcze nie było w ogóle bocznego boiska, jak tutaj wszystko tak naprawdę było dostępne i ta infrastruktura była chyba przystosowana dla wszelakich sportów, ale to, co się potem stało z tym obiektem, jak on rozrósł, jak on tak naprawdę stał się prawdziwym królestwem dla lekkoatletów. Czy ty postrzegasz to jako stolicę polskiej lekkiej atletyki, to miejsce? Myślę, że tak. Przede wszystkim ja też już mogłam zobaczyć te zmiany swoje naocznie. My spotkaliśmy się tutaj, nie wiem, czy pamiętasz, jak ty stawiałeś swoje ostatnie kroki, ja swoje pierwsze kroki. No to ty powiedziałaś. Ja jeszcze stawiam te kroki w dalszym ciągu. Na tym stadionie sportowej kariery oczywiście. I ja wtedy nie przypuszczałam, że to się tak rozwinie i że ja będę mogła być świadkiem tych wspaniałych wydarzeń lekkoatletycznych, które miały tutaj miejsce. I myślę, że nie przypuszczałam, że będę kiedyś bardzo dumna z tego, że w tym roku moje koleżanki, które tu startowały z zagranicy, sprinterki, wysyłały mi zdjęcia Bydgoszczy i mówiły: piękne masz miasto, piękny stadion, w świetnym miejscu trenujesz, zazdrościmy ci. Myślę, że to jest dla mnie jakby taka myśl przewodnia, że Bydgoszcz jest nie tylko stolicą polskiej lekkiej atletyki, ale myślę, że europejskiej również. Już jesteśmy kojarzeni w Europie i na świecie, a to bardzo ważne. W tym roku mieliśmy tutaj wielką imprezę Mistrzostwa Europy do lat 23. Wiem, że byłeś na trybunach. Jakie są twoje wrażenia? Wiesz co, ja byłem na trybunach, byłem tu na dole, bo pracowałem dla Telewizji Polskiej. Zresztą od dłuższego czasu to robię. I ja mam takie bardzo specyficzne wrażenie, jeżeli coś się dzieje w Bydgoszczy, bo odwiedzając wiele europejskich i światowych obiektów, właściwie skupiam się na tym, co się na nich dzieje, czyli jak startują zawodnicy, jakie są wyniki sportowe. Natomiast Bydgoszcz, jak organizuje taką imprezę, to jakby czuję, jak ona byłaby gdzieś we mnie w środku, bo to jest takie wrażenie, że jest też częścią czegoś, że być może dzięki temu, że kiedyś tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, że odnosiłem jakieś sukcesy sportowe, to ktoś postanowił, że warto w tym mieście lekkoatletykę zbudować, że warto postawić na lekkoatletów, że warto coś zrobić dla nich, a pośrednio też dla tego miasta i być może dla wielu lekkoatletów z całego świata. Stąd też jak takie imprezy są w Bydgoszczy organizowane, to ja się czuję wyjątkowo, w ogóle czuję się jako gospodarz, to tak, chociaż nie jestem do końca. Wszyscy tak? jesteśmy wtedy gospodarzami. Ale autentycznie czuję się, jakby to coś działo się u mnie w domu, że wszyscy przyjeżdżają, że odwiedzają to miejsce, odwiedzają tym samym mnie. Zresztą dzisiaj, mając jakby za sobą taką długą karierę sportową, cieszy mnie to, że na trybunach spotkałem wielkich zawodników, bo był Erki Noll, złoty medalista olimpijski, był Tomasz Dworzak, rekordzista świata w dziesięcioboju, czyli moi koledzy, z którymi startowałem, i oni do mnie mówią: wiesz co, mieszkasz w pięknym mieście, masz piękny stadion, a dzisiaj na tym stadionie startują moje czy nasze dzieci. Co prawda mój syn, który jest sportowcem, jeszcze na takim razie nie startował. Myślę, że to się mu niedługo przytrafi, ale tutaj startował syn Erki Nolla, tutaj startowała córka Tomka Dworzaka, więc jakby to życie zatoczyło koło i kolejne pokolenie lekkoatletów
mam nadzieję, że też wielkich, pojawiło się w Bydgoszczy, w miejscu, w którym pewnie kilkanaście lat temu nikt by nie pomyślał, że coś takiego może się wydarzyć, więc chyba nie ma barier. Jeżeli potrafimy marzyć, to możemy wymarzyć sobie wszystko. Tutaj pierwsze kroki stawia twój syn, nomen omen Sebastian. I co czujesz, oglądając go na zawodach i myślisz, że kiedyś przyjdziesz tutaj na Stadion Bydgoskiego Zawiszy, usiądziesz i zobaczysz, jak wieszają na jego szyi medal Mistrzostw Europy? Wiesz co, chyba ukułaś mnie w samo serce. Pewnie, żebym chciał, ale myślę, że to jest najgorsze, że tego chcę, bo mój syn to czuje i sądzę, że to jest w pewnym sensie dla niego jakaś tam presja. Ja myślę, że sport powinien być przede wszystkim przygodą i nie powinien być niczym, co wywołuje jakiekolwiek złe i negatywne odczucia. On powinien się dziać. Nieważne od tego, w jaki sposób ta kariera się będzie rozwijała, on powinien być na każdym etapie przyjemnością. Czy zdobywamy wielkie sukcesy, czy po prostu zwyczajnie przechodzimy na trening i spotykamy swoich przyjaciół, znajomych, kolegów. Myślę, że to jest to, co w sporcie jest najpiękniejsze, że wcale nie będąc mistrzem olimpijskim możemy się przyjaźnić z mistrzem olimpijskim, że wcale nie będąc mistrzem świata możemy z nim obcować, możemy z nim rozmawiać, przebywać. On jest dla wielu kibiców przed telewizorami taką postacią niedoścignioną, niedotkniętą, a dla sportowców to jest zwykły kolega, to jest taki sam człowiek jak ja i myślę, że dzięki temu sportowcy nie mają barier, że dzięki temu myślą sobie, skoro jemu się udało, to dlaczego mi udać się nie może. I ja właśnie gdzieś tam w duchu myślę, że mój syn jest na tym etapie, że przestało być istotne, czy jemu się udaje, czy się nie udaje, że on ma teraz ściśle określony plan i od przyszłego roku będzie już coraz lepiej. Bydgoszcz to miasto, które dla nas na pewno kojarzy się ze sportem, z lekkoatletyką. No ale myślę, że dla ciebie też z miłością. Brzmi strasznie dumnie, ale przecież to tutaj właśnie poznałaś niegdyś byłego sportowca, może nie tak wielkiego, a teraz człowieka, który cały czas obcuje ze sportem, czyli twoją taką drugą połówkę. No tak, nie da się ukryć, że dzięki Bydgoszczy i temu, że się tutaj spotkaliśmy, bo on też nie jest z Bydgoszczy, tylko przyciągnął nas ten stadion i ten klub, jakby nie patrzeć, to znalazłam swojego męża. Więc można powiedzieć, że w Bydgoszczy życie się pięknie układa, tak? Można zrealizować swoją karierę, można znaleźć miłość swojego życia. Zobaczymy, co jeszcze to miasto ma dla nas w ofercie. Wiem, że ty też propagujesz lekką atletykę, sport i bieganie w naszym mieście i myślę, że też widzisz tą tendencję, że ludzie pokochali ruch. Bydgoszcz jest miastem sportu, to nie są słowa, frazesy. Ale wychwyciłam jeszcze, że powiedziałeś, że sport zawodowy to reżim. W pewnym sensie. W pewnym sensie tak, ale chciałam się ciebie zapytać, co ci dało trenowanie, co ci dała lekkoatletyka, co ci dał ten sport, co wyniosłeś i stosujesz w dzisiejszym dorosłym życiu, po życiu. Wiesz co, ja myślę, że każdy sportowiec to takie skrajności, bo na pewno jesteśmy ludźmi, którzy jak sobie gdzieś tam wyznaczamy jakiś cel, to niezależnie od tego, jak on jest daleko, to chcemy go dosięgnąć i to chyba powoduje, że pomimo wielu porażek, bo w życiu ja miałem ich mnóstwo i ty zapewne też potrafimy się podnieść do tego celu dalej dążyć. Sport, myślę, to systematyka. Sport to na pewno odrobina szaleństwa, bo ja jeszcze takiego spokojnego sportowca specjalnie nie znałem, więc myślę, że gdzieś tam w każdym sportowcu coś takiego jest, ale ja myślę, że to są przede wszystkim piękne wspomnienia, to są chwile, które pamiętamy na długo i też to są właśnie te cechy, które w życiu się bardzo przydają, bo sądzę, że każdy jak czegoś bardzo pragnie, to jest w stanie to osiągnąć, zdobyć. To jest oczywiście kwestia czasu, konsekwencji, uporu, a sport te wszystkie cechy kształci i myślę, że dzięki temu, że gdzieś tam kiedyś tę karierę sportową mogłem przeżyć, to w życiu jest mi trochę łatwiej. A co teraz jest przed tobą, Sebastian? Jakie są twoje plany, cele, marzenia? Wiesz co, ja jestem od wielu lat w sporcie i pracuję przy sporcie, pracuję w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, realizuję dużo projektów dla najmłodszych, dla sportowców amatorów i przyznam się, że kocham to, co lubię. Pracuję w telewizji, komentując między innymi twoje występy, droga Mariko. Więc to jest chyba wszystko to, o czym marzyłem, będąc jeszcze zawodowym sportowcem. Nie chciałbym tego absolutnie zmieniać. Chciałbym, żeby to trwało wiecznie. Oczywiście pod jednym warunkiem, żebym miał troszeczkę więcej czasu dla mojej ukochanej żony. Należy jej się złota kobieta. Należy się jej. Na pewno dużo osób właśnie o tym mówi, że jest złota. Także pozdrawiamy cię, kobieto złota. A skoro pytasz mnie, no to ja podobnie zapytam ciebie. Czy zamierzasz kończyć karierę? Bo to, co pokazałaś w tym roku, na pewno takiego szybkiego końca nie wróży.
Cele miałam zupełnie inne na ten rok. Chciałam sobie odpocząć i zrealizować kilka innych pomysłów, a okazało się to, o czym mówiliśmy, że jak głowa odpoczywa, to odpoczywa również ciało. I wróciłam z Mistrzostw Polski z 3 srebrnymi medalami. Więc od 16 lat nie schodzę z pudła i stwierdziłam, że nie tak łatwo oddam to swoje miejsce w kadrze jeszcze koleżankom. Przede mną Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie jestem spełnionym sportowcem. Nie byłam jeszcze w finale Igrzysk Olimpijskich i myślę, że o marzeniach podobno nie wolno mówić głośno, ale myślę, że w pewnym wieku, słusznym już moim sportowym, można to głośno powiedzieć, że marzy mi się finał Igrzysk Olimpijskich. Ja właśnie myślę inaczej, że jak się mówi głośno o marzeniach albo też celach, bo to chyba nie jest marzenie, bardziej cel, bo marzenie to takie trochę niedoścignione. Natomiast w twoim przypadku powinien być to cel, a jeżeli się o nim głośno mówi, to znaczy się, że stawia się sobie poprzeczkę wysoko i wszyscy obserwują, czy się ją przeskoczy, więc wtedy chyba ta motywacja jest jeszcze większa. Na stole kryształowa, no prawie kryształowa, wielka kula, a w niej pytanie od mieszkańców Bydgoszczy. Pierwsze dla ciebie dedykowane. Czego mi brakuje, kiedy nie ma mnie dłużej? Bydgoszczy oczywiście. Przede wszystkim ludzi. Jestem już tak związana z Bydgoszczą, że mam tu swoje grono znajomych, Bydgoszczą w sensie. Przyjaciół bydgoszczan i przede wszystkim ludzi mi tutaj brakuje, jak mnie nie ma. No dobrze, to w takim razie ty losuj teraz dla mnie. Ostatnio najbardziej zaskakuje mnie w Bydgoszczy. Ojeju, brzydka pogoda, która była w lipcu, a tak na serio. Wiesz co, myślę, że piękne centrum. I to nie tylko mnie, bo wielu moich przyjaciół, którzy do Bydgoszczy przyjeżdżają, dostrzegają piękno tego miasta, czyli rzeka, czyli Wyspa Młyńska, czyli w ogóle Starówka. Sądzę, że to jest taki element Bydgoszczy, którym możemy się pochwalić i który mnie osobiście zaskakuje i myślę, że jest powodem do dumy. No dobra, gramy dalej w takim razie. Wyobrażam sobie miasto za 10 lat jako? Jako, myślę, moje miejsce na ziemi do życia, do spełniania swoich celów. Górnolotnie zabrzmiało, ale jestem już tyle lat związana z tym miastem, że mam nadzieję, że mamy hasło marketingowe dla tych, którzy promują naszą Bydgoszcz. Wyobrażam sobie moje miasto jako miejsce moje na ziemi, na przykład. Dokładnie. No to próbujemy dalej. Mój ulubiony bydgoski bohater to? Pytanie bardzo trudne. Wiesz co, nigdy nie byłem wielkim sympatykiem piłki nożnej, ale myślę, że Zbigniew Boniek. Taki sportowy bohater. Natomiast wtedy, kiedy Zbigniew Boniek był wielką gwiazdą sportu, to myśmy w Polsce chyba jeszcze byli troszeczkę za taką ścianą i wydawało się nam, że wielkie kariery są niemożliwe. On pokazał, że są możliwe, a tym bardziej dla mnie to było realne. Ja mówiłem o tym, takie na wyciągnięcie ręki, że rodzina Zbigniewa Bońka mieszkała na tym samym osiedlu i w tym samym wieżowcu, w którym wychowała się moja żona, więc niejako na wyciągnięcie ręki sportowiec, który chodził do 6 LO, odniósł wielką karierę i na pewno był jakimś takim wzorem dla tych, którzy gdzieś tam swojej przyszłości szukali właśnie w sporcie i w swoim rozwoju jako sportowca. No i teraz jeszcze jedno dla mnie, rozumiem, tak? Ostatnie. Podejrzewam, że będzie bardzo wyjątkowe. No krótkie widzę. Nie wiem, kto zadał to pytanie. Jakiś mieszkaniec Bydgoszczy pewnie, albo mieszkanka była to. Ile to jest chmara? Więcej niż 10? Wiesz co, no chmara, jak sama nazwa wskazuje, to jest chmara, czyli to jest bliżej nieokreślona liczba. A czy więcej niż 10? Pewnie więcej niż 10. Na pewno więcej niż 2. Bo chmary by musiały być, czyli dwa chmary. No ciekawe pytanie. Bardzo ci dziękuję za interesującą rozmowę. Ja również, było przesympatycznie i zapraszam przy kawie, a nie przy świetle kamer. Pewnie będzie dalej ciekawie. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.